trwać 6 miesięcy. PKN Orlen poinformował o realizacji środków zaradczych wyznaczonych przez Komisję Europejską. Udziały w rafinerii Lotosu obejmie firma Saudi Aramco, natomiast węgierska grupa MOL kupi blisko 400 stacji Lotosu. Fuzja Lotosu przez PKN Orlen to długotrwały, ale krytyczny proces w całym planie transformacji spółki, podkreślał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. To połączenie poprzez przejęcie. Jest to struktura, gdzie wchłaniamy firmy, nie kaszując tych transakcji, nie wydawając środków. W ślad za tym Skarb Państwa zwiększa swój udział w zintegrowanym koncernie. Po wielomiesięcznych negocjacjach z Komisją Europejską płocki koncern podjął realizację wyznaczonych środków zaradczych. PKN Orlen wybrał partnerów, którzy będą uczestniczyć w sprzedaży części aktywów grupy Lotos. Partnerów, którzy dadzą nam rozwój, którzy nadadzą również tempo rozwojowi. To nie jest tylko kwestia spełnienia warunków zaradczych. To jest kwestia dalszego rozwoju koncernu. I to nie tylko w Polsce, ale również poza granicami. Pierwszy wybór padł na globalną firmę Saudi Aramco. Strategicznego partnera, który obejmie 30% wydzielonej rafinerii gdańskiej, który obejmie Hurt, który obejmie część paliwa lotniczego. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, jak zaznacza prezes koncernu, Saudi Aramco jest światowym producentem ropy naftowej i liderem rozwoju nowoczesnej petrochemii. Równocześnie oba koncerny podpisały 3 umowy. Pierwsza to umowa ramowa w obszarze analiz i inwestycji w petrochemię, druga dotyczy współpracy w badaniach i rozwoju, trzecia to kontrakt na dostawy ropy. Podpisaliśmy umowę na dostawę do 400 tysięcy baryłek dziennie, czyli zjednoczony koncern w systemie przerabia ponad 40 milionów ton ropy. Ta umowa to 20 milionów ton ropy, która popłynie w różnych kierunkach. Oczywiście popłynie do rafinerii Lotosu, popłynie do rafinerii płockiej, popłynie również do Morzejek. Jednym z warunków Komisji Europejskiej było też zbycie blisko 400 stacji paliw grupy Lotos. Tutaj nabywcą ma być węgierska grupa MOL. To 400 stacji zbywamy na rzecz MOL-a, ale MOL zbywa na rzecz koncernu 200 stacji. 150 stacji na Węgrzech, ponad 40 stacji na Słowacji. Umowy wdrożeniowe w ramach realizacji środków zaradczych czekają jeszcze na zatwierdzenie przez Komisję Europejską. Spółka ma złożyć wniosek w ciągu 7 najbliższych dni.